wracamy do dyskusji o modelu laickości Francji, o masonerii, o katolicyzmie. A teraz dołączymy do tego jeszcze jeden element. Naszymi gośćmi są Filip Memches, Polskie Radio 24, publicysta, i Michał Barcikowski, historyk, kwartalnik Christianitas. Zaczęliśmy dość wygodnie od drugiej połowy XIX wieku, czyli od tego momentu, kiedy tworzy się republika, ta nowa republika. Wcześniej mieliśmy cesarstwo, potem kolejne cesarstwa, Napoleona i jego potomków bezpośrednich. Wcześniej mieliśmy rewolucję. Ja bym wrócił na moment do rewolucji, bo ostatecznie oczywiście u podstaw pewnej mitologii Francji laickiej leży rewolucja francuska. Zresztą nie tylko Francji, to znaczy można powiedzieć, że w ogóle myślenie, nawet liberalne, niezależnie od tego, że rewolucja bardzo liberalna nie była, to znaczy jak ją przeanalizować z punktu widzenia politologicznego, to była zamordystyczna, dyktatorska, autorytarna, nacjonalistyczna tak, i ludobójcza, tak, jeszcze dodajmy, i też masońska, ale to jest jakby osobna kwestia, ale rewolucja leży u podstaw pewnego mitu Francji, a szerzej u podstaw pewnego mitu przynajmniej kontynentalnej Europy, bo akurat Wielka Brytania mocno się od tej tradycji dystansuje. No i rewolucja też była, to też trzeba powiedzieć jakby zupełnie jasno, i stąd ta laickość nie jest bardzo zaskakująca. Była antyreligijna, a dokładnie była antykatolicka, bo ona potem stworzyła własną religię rozumu, z własnymi świątyniami, z własnymi świętami, no, z własnymi kapłanami, z własnymi... To się nie udało, to też trzeba powiedzieć. Na pewnym etapie oczywiście, bo pierwszy etap rewolucji, to też, no, jakby to powiedzieć, właśnie to trzeba powiedzieć, żeby uniknąć jakby to powiedzieć, pewnych mitologizacji w drugą stronę. Mitologizacji w drugą stronę, że pierwszy okres rewolucji francuskiej, znaczy wprowadzenie monarchii konstytucyjnej, wprowadzenie tolerancji religijnej, i wolności kultów, tak, w ogóle praw obywatelskich dla niekatolików, zniesienie przywilejów feudalnych było czymś, co, jakby to powiedzieć, było postulowane przez większość, przez większość Francuzów. W wielu krajach udało się bez krwawej... No bo nie było rewolucji, z rewolucją ludową i październikową. To znaczy, tak. Wspomnieliśmy tutaj o Wielkiej Brytanii, znaczy tam była ta rewolucja, tak? Tylko ona nie miała aż takiego wymiaru. Była rewolucja wcześniej, w XVII tak, wieku. Najpierw jednego króla ścięto, a później drugiego wypędzono. I ci, którzy przyszli na ich miejsce, mimo że całą otoczkę monarchiczną zachowali, to jednak już zupełnie mieli inne relacje ze społeczeństwem niż monarchowie wcześniejsi. Także... A wracając do Francji i później tym ofiarami tego terroru rewolucyjnego, tego kolejnego etapu, tak, rewolucji, stają się ci, którzy w tym pierwszym etapie byli liderami zmian. Więc no na to się jeszcze wszystko nałożyło to, że mocarstwa europejskie zdiagnozowały rewolucję francuską jako zagrożenie dla ładu europejskiego, zaangażowały się w wojnę z Francją i, jakby to powiedzieć, w tym momencie wymknęło się już to wszystko spod kontroli. Gdyby nie to, to prawdopodobnie rewolucja francuska, no, miałaby takie miejsce jak właśnie, nie wiem, Glorious Revolution w Anglii. No, kto się trochę interesuje historią, to o niej słyszał, tak, ale na pewno nie miałaby aż takiego wymiaru. On nie jest nietypowy, o tak bym powiedział, bo on oczywiście w oświeceniu szkockim przede wszystkim też występuje, antyreligijny. On jest oczywiście inaczej ustawiony, nie wywołuje tak silnej agresji, także dlatego, że wyznania religijne szkockie, czyli kalwinizm szkocki, tak naprawdę jest, jeśli chodzi o miejsce w systemie, słabszy niż katolicyzm we Francji. Nawet galikański, nawet pozbawiony pewnych przywilejów, jednak nie zajmuje tak silnego miejsca. Ale ten wątek był tam silny, to znaczy jakby ta wrogość wobec katolicyzmu i na płaszczyźnie ideowej, no Wolter, o którym ostatnio sporo pisałeś, ale nie tylko Wolter, no jakby ten element był silnie w rewolucyjnej Francji obecny. Mi się wydaje, że jeśli porównujemy Francję z krajami anglosaskimi, gdzie zwyciężył, można powiedzieć, w przestrzeni publicznej protestantyzm stał się dominującym, czy wyznania protestanckie stały się dominującymi
wyznaniami chrześcijańskimi, to możemy tutaj mówić, że ta wrogość bardzo mocno wiąże się z niezależnością katolicyzmu. Z tym, że mamy po prostu odrębną instytucję, niezależną instytucję, potężną instytucję, instytucję, która ma swój, można powiedzieć, no, ośrodek poza granicami kraju. To jest chyba dosyć istotne, jeśli już tutaj nawiązujemy do Anglii, czy w ogóle do Wysp Brytyjskich. John Locke, który dzisiaj stawiany jest jako za wzór tolerancji, za ideologa tolerancji, właśnie kultury liberalnej, przecież był zwolennikiem różnicowania praw protestantów i innych wyznań i stawiał po jednej stronie ateistów i katolików. Katolików właśnie dlatego, że postrzegał ich jako tych, którzy są, no, mówiąc nieco kolokwialnie czy metaforycznie, agentami obcego mocarstwa, prawda? Ten, którzy są lojalni język wobec... Wraca co jakiś czas. Tak. Tak, że są pachołkami Watykanu po prostu. Umówmy się, jakby to, że to napięcie istniało no w zasadzie od czasu uwolnienia religii chrześcijańskiej za Konstantyna. Zawsze władza świecka miała problem z kościołem. Bardzo często rozwiązywano to, między innymi we Francji monarchistycznej, rozwiązywano to w ten sposób, że monarchowie faktycznie swój kościół podporządkowywali sobie, a Rzym z obawy przed schizmą, z obawy przed tym, na to się zgadzał. Przecież taki model francuski. Ale józefinizm był dokładnie takim zjawiskiem. Ale to józefinizm to jest jeszcze, bo to jest wszystko, bo józefinizm jest podlany takim specyficznym, filozoficznym sosem oświecenia, prawda, w którym ten katolicyzm i kościół stają się narzędziami przede wszystkim do państwa, do podnoszenia moralności, do utrzymywania porządku, do oświecania, tak. Natomiast Franciszek I tak w XVI wieku w takich kategoriach nie myślał. On myślał w kategoriach siły politycznej, ale generalnie standardem europejskim było to, że Kościół i tak naprawdę tylko dlatego w niektórych państwach on przetrwał, w niektórych państwach królowie nie zdecydowali się na zupełne zerwanie relacji z Rzymem, dlatego że Rzym zgodził się na faktyczne podporządkowanie kościołów lokalnych monarchom. Tak było we Francji, tak było w Polsce. Ale też powiedzmy, że to nie było bardzo zaskakujące. Jak się czyta życiorys, czy nawet listy Tomasza Morusa, tak, Tomasza Mora, to jakby to powiedzieć, on z dużym zrozumieniem, sam odmawiając podporządkowania się decyzjom królewskim, nie argumentując tego, bo pisze, zostawiam to dla siebie, żeby nie urazić mojego króla, i nie przekonuje innych, zostawiam wolność każdemu, żeby wybrał, jak postępuje, to powiedziałbym, oni nie byli zaskoczeni sporem między władcą a Rzymem, bo to było coś w średniowieczu absolutnie standardowego. To znaczy, zdarzało się. Na to się nałożyło inne zjawisko i dlatego doszło do realnego rozbicia i wyjścia Kościoła Anglii, czy Kościoła Angielskiego, byśmy powiedzieli, i utworzenia znaczy, z niego osobnego. Jak już o tym mówimy, kościół angielski był akurat wyjątkiem na tle Europy. Znaczy tamtejsza monarchia przed Tudorami była niezwykle słaba, a kościół był niezwykle silny. Niezwykle silny. I dlatego tam nastąpiło odbicie w pewnym... Wyciągnięto wnioski. Wyciągnięto wnioski. Natomiast tam, gdzie na kontynencie europejskim udało się kościół de facto podporządkować monarchii, Hiszpania, Francja, Rzeczpospolita tak samo. Przecież u nas król mianował biskupów. Biskupi czuli lojalność przede wszystkim w stosunku do monarchii i do Rzeczpospolitej, uważali się za senatorów państwa. Też to bardzo często byli ludzie, którzy zostawali biskupami, znaczy niemal wprost ze stanu świeckiego, będą dojrzałymi świeckimi ludźmi, świeckimi urzędnikami na dworze królewskim, których następnie delegowano do bycia arcybiskupem gnieźnieńskim czy biskupem krakowskim, i oni wtedy przyjmowali święcenia. Andrzej Krzycki, Piotr Gamrat, prawda, i tak dalej. Trochę to się zmienia w okresie kontrreformacji. To jest inna. Teraz wracamy do Francji na chwilę, bo bardzo daleko od niej odeszliśmy. No to warto zadać pytanie, co takiego się stało, że kościół, który pełnił funkcję, bardzo często usługował wobec monarchii
francuski. Kardynałowie byli głównymi urzędnikami, no, żeby przywołać obrzydzonego przez Aleksandra Dima kardynała Richelieu. No ale był urzędnikiem państwa, to znaczy i to bardzo oddanym, także faktycznym kierownikiem. Faktycznym, tak. Powiedzielibyśmy kanclerzem czy premierem tego państwa w tej chwili. To co się stało, że tak ściśle połączona więzami z państwem instytucja i z narodem, francuski model katolicyzmu zwany galikanizmem był jakby bardzo głęboko przeniknięty francuskością, został całkowicie odrzucony. Całkowicie w znaczeniu oczywiście rewolucji, bo on w ludziach przetrwał, to jest bardziej w rewolucjonistach też często przetrwał, ale zostaje odrzucony i zastąpiony czym innym. No to jest chyba pewna mimo wszystko zagadka. Znaczy ja nie potrafię powiedzieć, bo to jest rzeczywiście niesamowite, że to się odbyło w bardzo krótkim czasie. Prawda? Bo jakby ten okres lata 90. XVIII wieku, wtedy to się wszystko dokonuje. I powiedzmy, to się mamy odbywa... złoty czas, znaczy, przynajmniej to tak bym powiedział, jeżeli chodzi o liczby, jeśli chodzi o mistyków, o zakony, to te dziesiątki tysięcy zakonników funkcjonuje we Francji. Franciszkanie mają tam sieć parafii kilkudziesięciotysięcznych. No lazaryści. Lazaryści, tak. No to wszystko kwitnie. Teologia, szkoły, także szkoły dla uczniów, tak, powstają jakby, no, cała masa rzeczy się dzieje pozytywnych. Przy czym powiedzmy sobie, że to jednak z tą błyskawicznością tego procesu to jest trochę bardziej skomplikowane, bo owszem, następuje w momencie rewolucji francuskiej w pewnym momencie no całkowita delegalizacja kościoła, tak, ale to jest kilka lat, tak. Potem następuje no, obalenie rządów terrorów, przychodzi Napoleon, tak, który podpisuje konkordat z Rzymem i Kościół na powrót zaczyna legalnie, przy wszystkich trudnościach, tak, zaczyna legalnie działać. Później mamy katolicką restaurację, która przywraca katolicyzmowi status religii państwowej. Później mamy oczywiście rewolucję 1848 roku, ale później mamy drugie cesarstwo, gdzie znowu które na kontynencie europejskim Napoleon III zaczyna odgrywać rolę czołowego obrońcy chrześcijaństwa, katolicyzmu. Wojska francuskie stacjonują w Rzymie i bronią papieża przed rewolucjonistami włoskimi, którzy chcą mu odebrać państwo kościelne i tak dalej, i tak dalej. Później przychodzi komuna, obalenie drugiego cesarstwa, komuna paryska, która też ma bardzo antykatolicki wymiar. Arcybiskup Paryża zostaje zamordowany. Zostaje to zdławiony przez nowy rząd republikański. Ależ znowuż, jakby to powiedzieć, katolicyzm nie jest w żaden sposób, ta Trzecia Republika przez pierwsze 30 lat prawnie nie dyskryminuje. Ale można powiedzieć, kościoła. Że już wtedy widzimy trochę takie zjawisko, jak widzieliśmy w Hiszpanii. Jeżeli ktoś się interesuje historią Hiszpanii, to wie, o czym mówię. Znaczy jakby dwóch Francji. To znaczy mamy tą Francję rewolucyjno-laicką. Najprościej byłoby ją nazwać, gdyby nie ten cały bagaż mitotwórczy masońską, tak? W pewnym uproszczeniu też, bo trzeba wiedzieć, że to jest bogatsze zjawisko. I z drugiej strony mamy tą Francję arystokratyczno-katolicką, tak? To znaczy, to powiedziałbym ancien régime, to znaczy jakby też przy całej problematyczności tego sformułowania, bo katolicyzm francuski jest też bardzo w pewnych kwestiach społecznie wrażliwy, to znaczy te zakony, które nowe powstają, bardzo często są, powiedziałbym, to cudzysłów, lewicowe w kwestiach społecznych, nawet jeśli ich założyciele wywodzą się z bardzo bogatych, też różnie z tym bywa, z bardzo bogatych rodów. Ale możemy mówić o dwóch Francjach, z których ostatecznie jedna do pewnego stopnia podporządkowuje sobie drugą, pozostawiając jej oczywiście przestrzeń do funkcjonowania w wymiarze prywatnym, nie tylko prywatnym, bo to też czasami zaskakuje, jak sobie człowiek uświadomi, że Francja się zgodziła na to, żeby, przynajmniej praktycznie się zgodziła, żeby konserwatyści mieli też, nie republikańscy, tylko nie monarchiści, tak, żeby mieli swoje pisma dofinansowywane przez państwo, swoje uczelnie, tu trochę mówię o tym w cudzysłowie, ale ostatecznie tak jest, to znaczy całe to bogactwo funkcjonuje, choć w wymiarze prawnym jest podporządkowane. Ale to jest podporządkowanie poprzez neutralizację pewnych sił, zarówno sił, powiedziałbym, no, religijnych, jak i politycznych, prawda? To znaczy spowodowanie, że ktoś, kto będzie funkcjonował sobie na marginesie, czy skanalizuje swoją działalność w jakimś obszarze, prawda? No przecież to
No właśnie, Kościół katolicki we Francji, który angażuje się w działalność charytatywną. No bardzo pięknie, no wszyscy takim będą przyklaskiwać takiemu kościołowi. Ten kościół będzie potrzebny, ale pod jednym warunkiem, no nie będzie toczył sporów światopoglądowych, nie będzie toczył sporów aksjologicznych z tym dominującym dyskursem politycznym. To jest pewien sposób, dlatego że to jest błąd, który popełnili bolszewicy, którzy postanowili całkowicie, no, wydali wojnę cerkwi, niszcząc ją, przynajmniej na początku w latach 20. prawda? Stalin później tak naprawdę odwrócił, tak, ale dopiero kiedy wybuchła druga wojna światowa. Ale to jest wielka wojna ojczyźniana, posługując się terminologią rosyjską, ale czy sowiecką. Ale to jest właśnie... chodzi o to, czy politycy, którzy są wrogami Kościoła, potrafią podjąć taką refleksję, którą znajdujemy w bardzo ciekawych tekstach współczesnych myślicieli, nie? Władimira Sołowiowa, krótka opowieść o antychryście, prawda? W dziełach takiego francuskiego filozofa rosyjskiego pochodzenia Aleksandra Korzewa. To znaczy zrozumienie, że religię można pokonać nie burząc kościoły, nie zakazując praktykowania wiary, tylko jakby redukując ją do pewnego wymiaru, pozwalając działać i tworzyć poczucie jakby osobom praktykującym tą religię, że one praktykują, że mają przecież wolność, ale tak naprawdę nie mogą podejmować pewnych działań, które nie mogą kształtować swojej wspólnoty, nie mogą wchodzić w kolizję z władzą, prawda? Bo to jest to kluczowy, powiedziałbym, spór, który się toczy, to znaczy, jakby to powiedzieć, to są spór uniwersalizmów, tak? To znaczy mamy sytuację, w której mamy kościół, który jest uniwersalistyczny i mamy, jakby się tego laicka Francja nie broniła, mamy republikanizm, laicki republikanizm, który również w ich myśleniu jest systemem uniwersalnym, to znaczy modelem dla wszystkich. Dwa uniwersalizmy na jednym terenie prawnym najzwyczajniej w świecie nie mogą funkcjonować. Jeden z nich musi ustąpić. O tak, no i katolicyzm, jest pytanie, czy francuski katolicyzm jest uniwersalistyczny we Francji, prawda? To jest bardziej skomplikowane pytanie, bo to zależy od tego, do czego ucho przyłożymy. To znaczy, mamy francuskich katolików, którzy próbują być i są uniwersalistyczni. No, mamy takich, którzy się podporządkowali laickiej Francji. Pamiętamy protesty wobec tej ustawy wprowadzającej małżeństwa, w cudzysłowie, homoseksualne, prawda? No to był przykład, kiedy, można powiedzieć, obudziła się ta katolicka Francja, która poważnie traktuje Na zakończenie sprawy aksjologiczne. Oddam na sekundę głos Michałowi Barcikowskiemu. Ciekawe jest też to, że nam się często z polskiej perspektywy wydaje, że francuska prawica jest katolicka, podczas kiedy na przykład Front Narodowy jest dokładnie tak samo laicko-republikański, a czasami bardziej. To znaczy, jak mówiliśmy o tym, że tam w pewnym momencie wchodzą socjaliści, to oczywiście wobec kompletnego zmarginalizowania sceny środowisk politycznych katolików, za prawicę zaczyna robić ta dawna laicka, tak? Te dawne partie laickich, dawne partie laicyzatorów, tak? Którzy z kolei nie mają specjalnej ochoty na rewolucję socjalistyczną. W związku z tym tu zupełnie się przesuwa. Ten i oczywiście spora część katolików do tej laickiej prawicy dołącza. Do tego wszystkiego dochodzi bardzo specyficzny w pierwszej połowie XX wieku nacjonalizm francuski, tak, Charlesa Moura, który ma, z jednej strony odwołuje się do katolicyzmu, ale to są trudne relacje z katolicyzmem. Ostatecznie przez papież. Tak, no i wreszcie mamy Vichy, prawda, kiedy no jednak następuje pewna kompromitacja katolickich formacji politycznych, znaczy tych formacji francuskiego nacjonalizmu, który jakoś tam odwoływał się do katolicyzmu. I to też, o tym też należy pamiętać, że o ile katolicy w Polsce mają kartę generalnie męczeńską, tak, z okresu II wojny światowej, o tyle może nie katolicy francuscy, ale francuscy nacjonaliści, którzy odwoływali się
do katolicyzmu. Mają dużo gorszą kartę. Tym wnioskiem musimy skoczyć, ale był też Charles de Gaulle, tak, który jakby to powiedzieć... Co było symbolem jego wolnych Francuzów? Podwójny krzyż, prawda? To też nie jest przypadek. Kończymy. Filip Memchess, publicysta Polski Radio 24, Michał Barcikowski, historyk kwartalni Chrystianitas, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwu, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mówi Tomasz Terlikowski.